Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa w naszej kawiarence o porcelanie w Krasnogródzie. Rozmawiać będziemy dzisiaj o kruchym cudzie Solidarności, czyli ukraińskim Majdanie. A naszym gościem jest Marsi Shor. Bardzo serdecznie witamy, Mirko. <noise> tak. Drodzy Państwo, żeśmy przez ten czas letni mieli tutaj już wiele rozmów w kawiarence o różnych zerwanych mostach, które stają się takim coraz częstszym elementem naszego pejzażu politycznego, kulturowego. Ale dzisiaj będziemy mówili o czymś bardzo kruchym, ale jakiejś próbie w tym rozpadającym się świecie. Zbudowania jakiejś tkanki łącznej, czegoś bardzo wspólnotowego, jakiegoś mostu pomiędzy bardzo trudnymi i urwistymi brzegami czegoś, co Marcy Shore nazywa właśnie cudem Solidarności, kruchym cudem Solidarności. Mieliśmy tutaj kilka tygodni temu takie spotkanie z. Z Meronem Benvenisti. Ciebie jeszcze wtedy, Mirko nie było tutaj, ale jak rozmawialiśmy o Jerozolimie jako zerwanym moście, to zadałem mu pytanie jemu, czyli byłemu wiceburmistrzowi Jerozolimy, który był bardzo mocno zaangażowany w, bud w budowanie tego miasta jako arabsko-żydowskiego miasta. Co on by sobie wyobrażał, że byłoby tym mostem w tej przestrzeni dzisiaj, Jerozolimy? I on po takim długim zastanowieniu się powiedział: chyba rynek, bazar, e, czyli Majdan, e, którego Jerozolimie bardzo brakuje w, w takim sensie, jak on to e, czuł. E, więc wracamy teraz e, do Majdanu, którym ty się. Zajmujesz ja pamiętam jeszcze nasze nie tak dawne rozmowy, kiedy, kiedy Twoim projektem na książkę była fenomenologia i przyjaźnie związane ze środowiskiem fenomenologicznym intelektualistów środkowoeuropejskich z Husserlem, właśnie mówiliśmy o Ingarnenie, mówiliśmy o. Witkacym, a teraz jakby tej książki nie ma na półce tutaj twojej, pewnie jest gdzieś odłożona dalej, natomiast pojawia się fenomenologia ukraińskiego Majdanu. Powiedz, jak to się stało, że tak mocno zaangażowałaś się w sprawę ukraińską, że właściwie wszystkie swoje teraz badawcze, twórcze wysiłki koncentrujesz na w pisaniu książki, bo rozumiem, że z tego powstanie książka właśnie poświęcona ukraińskiemu Majdanowi. Nie miałam zamiaru mm -hmm. pisać o Ukrainie i ogólnie rzecz biorąc… Kolejny Cześć. znajomy. Cześć. 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 Um. No, wcale nie miałem zamiaru pisać o Ukrainie, o tej rewolucji um, i tym bardziej tym bardziej, bo to chodzi o wydarzenie, które no które widzę doświadczam niby w rzeczywistym czasie um, i Ogólnie rzecz biorąc jako historyk, boję się pisać o rzeczach, które mają miejsce teraz. Um, to znaczy, że nie tyle, że nie miałam zamiar pisać o Ukrainie w ogóle, bo to jest jeszcze we sferach, w ramach uh, moich zainteresowań od dawno. Ale ogólnie rzecz biorąc absolutnie nie miałam zamiar napisać o czymś, które się dzieje tutaj. Wszystkie korzyści historyka um, pochodzą od tego, um, że jesteśmy w stanie patrzeć wstać. Tak. I patrząc wstać, jesteśmy w stanie widzieć, zobaczyć o wiele więcej niż ktokolwiek, który rzeczywiście doświadczył. No, pewnie widać, że nie. To, je, to jest nasza korzyść, to zawsze tak jest. Um, i ja no, uwielbiam i doceniam te korzyść i bardzo niechętnie rezygnuję z, z tego, bo czuję się bardzo niepewna siebie. Jednak przez no, więcej niż 20 lat no, krążyłam po obu, no, spędziłam czasów w tej części Europy. Um, no, w różnych krajach, w różnych momentach ciągle no dolatałem, no, czy jeździłam i to, co widziałam na Majdanie w Ukrainie, to było najbardziej nadzwyczajną rzecz, którą widziałam podczas tych 20 lat. I w pewnym momencie nie, nie byłam w stanie odwrócić uwagi, bo zorientowałam się, że coś żywiankowego się dzieje. Że to jest jakiś moment, który zdarza się bardzo rzadko w życiu i, i trwa bardzo krótko. No, a, a jest coś bardzo specjalnego. No, Hannah Arendt ma taką frazę skarb rewolucji. A dla niej ten skarb rewolucji jest czymś, ona opisuje jako poza zwycięstwem albo. Albo przegrania, obok klęska. Mm -hmm. Że to jest taki skarb, który leży w wyjątkowości danego momentu bez względu na, na rezultaty mm -hmm. na tego wydarzenia. Mm -hmm. um, Byłam w Europie też podczas uh, rewolucji pomarańczowej i nie miałam tego poczucia. Nie byłam tak zaobserwowana. No, chociaż wracałam uwagę na to, co się dzieje. Pojechałam do, do Kijowa niedługo potem, ale to, co się stało w półtora roku temu, to było na zupełnie innej skali. To było mm -hmm. prawdziwe. To było zmiana nie tylko polityki, nie tylko władzy. To, to było zmiana no, ludzkiego duszu. Mm -hmm. Bo powiedz, zanim wrócimy do samego Majdanu i sytuacji ukraińskiej, Ty przyjechałaś do Europy Środkowo-Wschodniej już po Solidarności, tak? Czyli to było już coś, co było dla Ciebie doświadczeniem po śladach, którego trafiłaś tutaj, tak? W odróżnieniu od tego, co się dzieje dzisiaj na Ukrainie. Mhm. I bo nieprzypadkowo myślę że to słowo solidarność w naszym tytule się pojawia, bo jest to jakieś odniesienie ważne, prawda? Tego, co się ostatnio dzieje w Ukrainie na Majdanie, a tradycją naszej, naszej solidarności. Widzisz tutaj jakąś, jakąś zależność, jakiś związek. To ja widziałam związki, mm -hmm. um, no oczywiście, no to jest Pasha i Ania, oni przeżyli, przeżyli um, solidarność, ja tylko przez dwadzieścia parę lat słyszę i mm -hmm. czytam o niej, ale no na przykład był jakiś moment, um, no chyba państwo pamiętają ten moment w filmie Człowiek z żeleza, um, jak oni mieli na imię, to był Tomczyk i... Um, ja, jak ma na imię ten ojciec i Birkut, Birkut i Tomczyk. Tak, tak, Birkut był tym tak. ojcem i, i Tomczyk mm -hmm. był tym synem. Um, mm -hmm. I w 68 jak ten syn, no, si do ojca i poproszę o wsparcie, jego, o wsparcie robotników na na protestujących studentów. I Birkut ten ojciec odmawia, bardzo kategorycznie mm. odmawia. Um, I dwa laty potem, jak ojciec chce pomóc syna, on z kolei nie chciał pomóc. On chciał się pomścić zresztą, mm -hmm. um, bo, bo jego ojciec odmówił mu dwa lata przedtem. I no, dla mnie solidarność była między innymi to pokonanie granicy, pokonanie pokonania ten, ten ten rozdział no, między ojcami a synami, mm. no, między, między Żydami a Polakami, no, między lewicowymi prawicowimi, prawicowymi, no, między katolickami i marksistami mm. no, i tak dalej, no, ale między innymi, no, między intelektualistami i robotnikami. Chyba taki naj, najsłynniejszy mm -hmm. moment to był wtedy, kiedy no, Mazowiecki sprzedał mi, on się pojawił w Gdańsku i oferuje pomoc. Mm -hmm. um, a to był jakiś to był symboliczny moment. No, też, to był, był przez cały czas taki straszne rozłąki między intelektualistami i robotnikami. To był ten magiczny moment, że, że da się tę rozłąkę pokonać. Odłożyć na bok wszystkie na bok. podziały tak. Tak, na ten szczególny moment. Tak. I, mm -hmm. i pod tym względem mm -hmm. wydaje mi się, że Solidarność nie był tylko hasło że to było zjawisko, mm -hmm. mm -hmm. to, to było rzeczywiście zjawisko, um, że da się zjednoczyć nie na zawsze, ale przynajmniej no, na moment wszystkich dotychczasowych podziałów. Um, i, i, I to jest cud, mm -hmm. i to jest cud, który wydaje mi się nie zdraża się zbyt często w życiu, nie zdraża się często mm. i nie trwa zbyt długo, no a jednak trzeba docenić. Mm -hmm. że jednak no, to ma swoje znaczenie bez względu na to, czy czerwa, czy nie. Um, i, I pod tym względem ten moment, no 30 listopada, kiedy ci studenci, które na, na początku to były rewolucja studentów, Nie, właśnie na początku nie było żad, żadnej rewolucję, to był protest, to był protest studentów. Um, ci studenci byli tam na Majdanie przez jakieś 9 dni, od 21 do 30 listopada. 2013? Tak, tak. To, to, to. to przypomnijmy, że to wtedy y, odmówio, y, odmówiono umowy stowarzyszeniowej z, y, z Unią, i y, y, to wywołuje pierwszy ten impuls protestu, prawda? Tak. Jankowicz tak. y, zrywa y, tą tak. umowę stowarzyszeniową. I w ostatnim momencie, bo wszystkie tak. o, oczekiwania mm -hmm. były takie, że on mm -hmm. jednak podpisze, podpisze i w ostatnim momencie on się rozmyślał podobno pod wpływem, pod presją Putina. Mm -hmm. um, no a to był taki moment, kiedy młody dziennikarz Mustafa Nayem on napisał tak. do Facebooku um, jeżeli... Jeżeli naprawdę chcecie coś zrobić, no przy no dziś wieczorem na Majdan, lajki nie czytająca, lajki się nie liczą. No dla mnie to był niesamowite tak. zdanie, tylko ten jestem gotowy. Się liczy. Tak? Jestem gotowy. Tak, 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 tak no, no, no trzeba, trzeba fizycznie tam Muszę się pojawi. pojawić. Tak. Ten, ten, ten mm. lajki nie czytające tak. to znaczy, że jeżeli naprawdę tak myślisz, trzeba fizycznie tam się pojawić, mm -hmm. a nie tylko lajkować. Mm -hmm. um, to moim zdaniem to będzie ewentualnie hasło 21. w jako lajki nie czytające, like się nie liczą. <laughs> tak. Bo to też no, to było dla mnie taki surrealistyczny mm -hmm. moment, bo Boże, to, to samo zdanie lajki się nie liczą, no, przed Facebookem nie miało ża miał żadnego znaczenia. Mm -hmm. To jest zdanie, to są słowa, które absolutnie nie miały żadnego znaczenia 10 mm -hmm. lat temu. No, Facebook stworzył ten język, I a mean, więc to jest tak. naprawdę nowy wiek. Mm -hmm. um, no i studenci tam ciszy tam, tam i byli protesty, przez półtora tygodnia i 30 w nocy, no bierku, ta policja. Um, nieuszekiwania przyszła i bardzo brutalnie um, pobiła studentów. I to był ten moment, kiedy Janukowicz przypuszczał albo liczył na to, że rodzice wyciągnęli dzieci od ulicy no, i zabiorą ich do domu. Ale wręcz przeciwnie, rodzice dołączyły. Tak. Do, do dzieci. Mm -hmm. I też to było dla mnie zafascynujące. Właśnie ten moment, mm -hmm. kiedy rodzice dołączyli do dzieci. Mm -hmm. um, tak. to, to był też kluczowy moment. I to było, to hasło się pojawiło w tym momencie, że, że my będziemy obronić, że my obronimy naszych dzieci. Tak. I, I tak mówili nawet ludzie, którzy sami mm -hmm. nie mieli dzieci. Mm -hmm. To było takie całe społeczeństwo, to nasze dzieci nie pozwoliły mi, żeby mm -hmm. oni pobili nasze dzieci. Mm -hmm. A na chwilę przy rodzicach, bo oni mieli tuż wcześniej pomarańczową rewolucję, prawda? I ich doświadczenie tej rewolucji, takiej przegranej, która skończyła się jakimś wielkim drzewu, prawda, takim rozczarowaniem, w dużej mierze chyba polegało na tym, że oni ciągle jeszcze wierzyli, że Wystarczy zamienić złego batkę na dobrego. Tak? tak? Czyli ciągle wystarczy zmienić głowę, a reszta sama się stanie. Tak. E, powiedz coś więcej o tym, o tym pokoleniowym doświadczeniu i te, tej różnicy, bo myślę, że już ich dzieci właśnie już nie oczekiwały tego od, Ma od Majdanu, że się zastąpi. E, Janukowicza jakimś nowym batko, prawda? Oni już nie chcieli mieć jednego tylko lidera, prawda? Oni już inaczej chyba tą rzeczywistość rozumieli. Tak, mm. i to było bardzo dużo też, co mi się przypominało trochę solidarności pod tym względem, mm. że to była bardzo, bardzo silnie skłonność um, przeciw polityce. Mm. jako tacy. Tak, bo były też... zorganizowanie polityczne tak. w ogóle, ta, ta w ogóle antypolityka. Majdan polityczny też, prawda? Jeszcze mniej więcej w tym czasie na początku tak. politycy mieli tam jakby swój drugi majdan jeszcze przez jakiś czas, tak. prawda? Tak, a to było raczej, mm. raczej na, na obok, ale ci tak. studenci w ogóle nie chcieli mieć tak. nic wspólnego z partiami nie politycznymi. Nie wpuszczali polityków do siebie, prawda? Tak, tak, nie puszczali, mm. że to było, mm. to było antypolityka pod pewnym względem. No, nie nie dokładnie tak samo jak 30 lat temu, ale taki, taki duch, mm -hmm. że jednak to chodzi, o, to chodzi o naszą podmiotowość społeczną. To tak. chodzi o społeczeństwo mm -hmm. obywatelskie, to hobby, chodzi mm -hmm. o samoorganizację. Tak, no to doświadczenie pomarańczowe w rewolucji, ci ludzie, mm -hmm. którzy brali udział, przeważnie, jak rozmawiałam z nimi, byli bardzo siebie krytyczni, sam, samokrytyczni. Um, że byliśmy naiwni, że trzy tygodnie tam spędziliśmy, nic strasznego się stało, uważaliśmy, że dobrze wszystko jest załatwione, a teraz mamy dobrego prezydenta, on wszystko załatwi dla nas. Mm -hmm. I że to było takie naiwne podejście, że to było niby podejście do, no trzeba mieć dobrych rodziców i oni za zaopiekują. Tak. Um, mm -hmm. Też to było to doświadczenie, to pokolenie młodych rodziców, którzy, no często rodzice tych studentów, sami byli studentami um, mniej więcej w momencie upadku komunizmu, więc oni mieli swoje polityczne, ten początek politycznej świadomości um, w momencie, kiedy Związek Radziecki um, się rozpadł. Więc oni też trochę myślą o tym prezydencie, że to był jednak pierwszy krok, to był pierwszy moment niby budowania podmiotowości, podmiotowości społecznej, ale nie, nie dokonana. Tak. Um, mhm. I że teraz, dwadzieścia parę lat potem, wciąż nie jesteśmy tam, gdzie chcieliśmy dwadzieścia parę lat temu być. No, a teraz to kolej na naszych dzieci, ale my musimy pomóc. Tak. Czyli jest ten protest studencki, wracamy do Majdanu końca 2013 roku. Przemoc na, y, i bicie studentów sprawia, że Majdan się rozrasta, prawda? I właściwie ogarnia też ten Polityczny Majdan, prawda? Już wszystko się jakby scala w jedną wielką tkankę. I teraz chciałbym, żebyś pomogła nam, Mirko, zobaczyć te wszystkie naczynia, które zostały połączone w takiej tkance łącznej tego niezwykłego Majdanu. Na czym on, ten fenomen jednak wspólnotowości, prawda? Bo siłą Ma Majdanu była wspólnotowość. Na czym to polegało? Jak to zostało zbudowane? No, dla, dla mnie to był cud właśnie samoorganizacji. Mm -hmm. z, jako socjologi no, studiujemy historię samoorganizacji, historię społeczeństwa obywatelskiego, ale nigdy nie widziałam przed moimi oczami takie zjawisko, że, że samoorganizacja, że społeczeństwo obywatelskie no tak się dojrzało i potrafiło tak dużo w takim krótkim czasie. Mm -hmm. to było, no, pamiętam, że w tej te dyskusji um, z Jurem Andrukowiczem mm -hmm. no, oglądałam przez, przez internet, tak. że opisałaś jako mistrzowska robota. Tak. To było coś, coś wyjątkowego, mm -hmm. bo oni on, no, wszyscy sami to wszystko zorganizowali. Ale jak? Jak się współcześnie buduje most? A, no to, to jest ciekawe. Ale. Jak na przykład, kiedy ja dowiedziałam mm -hmm. się od mm -hmm. koleżanki... Um, mm -hmm. Jest działaczką lewicową i tłumaczką z niemieckiego na ukraiński. No, młoda kobieta Katia. I ona mnie opisała, jak oni rozwijali ten, jak po telefon zaufania, ten telefon zaufania dla Majdana. To było telefon zaufania, który stworzył i ustalił

No oczywiście na, na dużo mniejszej skali, ale okazało się w tym momencie, że dobrze było już mieć telefon zaufania, bo jak, jak już mm. masz, no wtedy jesteś w stanie skierować w innym kierunku. Um, a to było dla mnie bardzo ciekawe, bo to, to było widać, jak, jak taki niby mały i skromnie wyspi. Um, społeczeństwo obywatelskiego obyvat, nagle byli w stanie tak szybko rozwijać, mm -hmm. ale trzeba było zacząć od czegoś. Tak. Nie no trzeba mm -hmm. by było już mieć coś, mm -hmm. nie na, na miejscu. Mm -hmm. um, no, no też było taki niesamowity u, u, użytek internetu. Um, ja, ja nigdy w życiu nie, nie zobaczyłam mm -hmm. czegoś takiego. Mm -hmm. Oni wszystko zorganizowali przez, przez telefony, przez, przez Facebook, przez kontakt, przez Twitter. Um, mm -hmm. Byli w stanie, mogli ludzi bardzo szybko, um, ale jak technicznie oni to zrobili, nie wiem. No mm -hmm. dla mnie to, to było cud. Mm -hmm. um, a też, że to pokonanie podziałów pod politycznych. No, tam była jakaś skrajna no, prawica. Mała, ale jednak była. Um, a moi przyjaciele tam na lewicy, oni odnosiły się do tego zjawiska bardzo ambivalentnie. Um, no, zadali sobie szczególnie na początku takie pytanie, czy mamy tam być z nimi. No bo jednak oni są naszymi wrogami. Hmm. No, a a czy możemy tutaj być z nimi w tym momencie? Mm. Um, a nie było dla nich łatwo. Um, ale w końcu to był taki moment, że rozwijało takie zaufanie między ludźmi, którzy w innych okoliczności nawet się nienawidzili. Mm -hmm. mm -hmm. Czyli ta, ma, mówimy o różnych głębokich, często podziałach, no. prawda? Które generacyjnych powiedziałeś na początku. Politycznych teraz, że Majdan ich jakby wszystkich obejmował, tak? Endziośnicy i politycy yy, osobno, ale stworzą jeden w końcu front yy, razem. Czyli była jakaś siła taka w inkluzywności Majdanu, prawda, że on. A jak, bo, no, bo to chyba już kwestia językowa, y, mogły być też podziały, nie wiem, rosyjskojęzyczne czy ukraińskojęzyczne, prawda, wschód, zachód, czy to też zostało wyeliminowane na Majdanie? No, moim nie. zdaniem absolutnie tak. Mm -hmm. A też nie, nigdy nie byłem przekonany, że w Kijowie to był aż taki... Bolesnie podziel, jak, jak przypuszczamy mm -hmm. na Zachodzie, przynajmniej. Mm -hmm. Bo to jest, no Kiew, w moim doświadczeniu przynajmniej, to jest głęboko dwujęzyczne miasto, mm -hmm. że ludzie są w stanie przechodzić jednego języka na drugi bardzo szybko, 20 razy codziennie. Um, i, I to było dwujęzycznie od samego początku. Ja mam, mam kolega, filozofa Filowowia, um, on jest fenomenologiem. Um, pisze po ukraińsku um, i on, on opowiadał mi o tym, jak to było dopiero tam na Majdanie podczas rewolucji, że on docenił po raz pierwszy język rosyjski jako język wolności, mm -hmm. jako język rewolucji. Mm -hmm. Mm -hmm. Bo to jest bardzo ważne, wydaje mi się, ta sytuacja oswojenia obcego, tak? czyli stworzenie takiej sytuacji, w której tak jak mówisz, na, na co dzień moglibyśmy nawet ręki sobie nie podawać, prawda? A jednak musi powsta musiała powstać jakaś autentyczna siła, że ludzie sobie zaufali. Tak. tak zgod, zgod. No, skąd to zaufanie? To, to jest su, takie zaufanie tak. między ludźmi. I ja mhm. starałam się to zrozumieć, mhm. bo to było dla mhm. mnie no, prawie niewyobrażalne, że coś takiego może. Mo, może ja odpowiem um, mm. taką anegdotę, no to jest bardziej niż anegdota. Mamy... Czy znasz Wasilę Czerepanninę? No tak, no Va, jest, on jest młodym, on zajmuje się teorią estetyczną. On, 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 on no, prowadzi zajęcia na uniwersytecie, jest profesorem, też ma swój, uh, centrum dla kultury wizualnej. Um, który jest związany z krytyką mm. polityczną. Um, I właśnie znam to środowisko przez, uh, przez Sławka Sierokowskiego i przez krytykę w Warszawie. Um, I on, on był tam od, od początku do końca, codziennie, no bardzo aktywnie. Um, I on był działaczem lewicy od bardzo dawno. Um, I przed Majdanem ciągle byli Ciągle było dużo napięcia no, z prawicowymi grupami w Kijowie na ulicy. I wszystko to zostało niby zawieszone podczas Majdanu. Um, I ja, ja wtedy nie zadałam mu pytań na, pyta na ten temat, ale po majdania to było w, chyba wrześno, wrześno zeszłego roku, i ja prowadzałam... W tym momencie na no seminarium i tego dnia w uh, New Haven, u nas w Ameryce, i akurat tego dnia uh, mieliśmy dyskutować z studentami um, biesów Dostojewskiego um, i chodziłam po kampusie um, właśnie w drodze na to seminarium, no, żeby rozmawiać o objazdach ze studentami. I akurat w tym momencie dostałam po polsku sms od Sławka Sierokowskiego. Um, I on opisał, że Wasil dost, został, został strasznie pobity przez prawicowych gangsterów na ulicy, zupełnie nieoczekiwania, że był w szpitalu, Teraz w szpitalu, że jest teraz w że czeka na operację, nie wiadomo co będzie. I Sławek właśnie wysłał tę te, te technologię, zdjęcia Wasyla z szpitalu parę godzin temu, straszno pobito twarzą. To był niby sam Dostojewski. No stworzył Tatsenę, to był niby ta cena, no, wyskoczyła z tej powieści. Um, to był przerażające. No, ja przyszłam ja, na seminarium i zaczęłam odpowiadać studentom o tym, co, se, co się stało. Um, I to było chyba wrześniowo. I w grudniu byłam, dopiero w grudniu wtedy byłam znowu w Kijowie i rozmawiałam z Vasilem o tym, co się stało. No i zresztą to byli ludzie, przynajmniej uh, jednego z nich on trochę znał, a to było z Młodej Svobody, z grupy prawicowej. No, z którą zresztą on walczył razem um, na Majdania przez cały czas i szczególnie w lutym, no, kiedy tyle ludzi zostali za zastrzeleni. Um, I on opisał, ja bym bardzo wzruszona, i, i on, on mi powiedział, że mimo to, że ja zostałam tak pobita przez tych ludzi, mówię ci, że kiedy byłam z nimi na majdania, podczas tej przemocy, wiedziałam, że mogłam na nich liczyć. Mm -hmm. I tak było. Mm -hmm. Nie tylko, że nie, to, to nie było złudzenie. Mm -hmm. mogłam, mogłam w tym momencie na, na nich liczyć. To był ten cud, to był ten sud czystej demokracji, która się pojawiła mm -hmm. w tym momencie. No I i, i was powiedział, że ja umrzę szczęśliwym człowiekiem, bo przynajmniej raz w życiu doświadczyłam czegoś takiego. Mm -hmm. A powiedz mi jeszcze, że to... W... Bardzo trudnych warunkach, jeżeli wracamy do zaufania, prawda? Takiego w, ty, w tym kontekście, gdzie właściwie mamy świat oligarchów, mamy świat bardzo różnych sił, nie do końca jasnych, prawda, w, po której stronie się opowiedzieć, mamy propagandę medialną bardzo silną i z Rosji, i od rządowej jeszcze mediów, którzy z jednej strony mówią, że tam są antysemici, prawda, a swoimi mówią, że trzeba Żydów tępić, prawda, tam na Mandię. Więc y, niełatwo było w ogóle znaleźć orientację, tak naprawdę, w tym, y, w tym świecie do dzisiaj. To nie jest taka czysta sprawa, nie wiem, że biało-czarny jeden wróg, prawda? Czy, tylko coś musiało być takiego, co jakby istotą sprawy uczyniło właśnie wspólnotę, prawda? I jakiś etos, który się w, w tym trakcie wytwarzał. Tam piszesz, rzuciły się mi w oczy, bo to, na czym Mirka opiera swoją książkę, to jest cały szereg niezwykłych rozmów, które przeprowadziła z różnymi ludźmi z Ukrainy, nie tylko z Majdanu, że nagle zniknęły, nie wiem, gwiazdy popkultury, prawda, że oni się stali też normalnymi ludźmi na tym Majdanie, że w ogóle, czyli jakaś zupełnie inna kultura, prawda, już nie na scenie, nie ale po prostu w szarej, codziennej, organicznej robocie, że, że wódkę Yy, przestaną pić, prawda, że, że pojawiła się tak silna dyscyplina, że w ogóle nie uchodziło pojawić się z kieliszkiem, prawda, na, yy, na Majdanie. To wszystko są takie drobiazgi, ale które jeszcze chyba podkreślają ten szczególny moment, o którym mówisz, takiego wytworzenia się niezwykłej wtedy wspólnoty, która... Jak długo mogła trwać, Mirko? Bo, bo jest, jesteśmy na początku grudnia, potem jest coraz trudniej, przychodzi ta surowa zima, prawda? Pojawiają się już strzały, pierwsze ofiary śmiertelne w styczniu, a potem przychodzi ten czarny luty, 18 lutego, prawda? Kiedy, e, kiedy Berkut, właściwie i siły rządowe, otwierają normalny ogień do, e, do ludzi i jest coraz więcej ofiar. Tak? Czy i, w i, i, I zaraz potem jest ucieczka Janukowycza, prawda? Do kiedy taki Majdan mógł trwać, powiedz? Ja, ja, jak, jak to czujesz? Czy, bo on oczywiście jeszcze całe miesiące e, potem e, nigdy nie zamknięto Majdanu, prawda? Nigdy nie było jakby cezury jego końca, ale czy do końca wytrwał taki, o jakim tutaj mówimy? Nie, to właśnie to w momencie, kiedy, kiedy przestało zastrzelać, hmm. kiedy Janukowicz uciekł, to był koniec. I to, co hmm. zostało potem, no moim zdaniem, to było inne jazdwisko. Hmm. A, a o wiele bardziej, o wiele bardziej ciemne, no ciemniejsze jazwisko, Kiedy byłam w hmm. Kijowie w maju, um, po tym wszystkim w zeszłym roku, Ludzi no, ludzie na mieszkali na Majdanie. Byli tam dosyć dużo facetów w mundarach. Um, ale to już było coś ciemnego. Mm -hmm. To już było takie nieprzyjemne nie poczucie. Nigdy, nigdy nie, nie zupełnie nie było wiadomo, czy to byli ci sami ludzie, którzy byli przez zimno, czy to byli mm -hmm. nowi ludzie, dlaczego oni nie wróciły do domu, i, um, ale poczucie było zupełnie inne. Mm -hmm. um, ale to jest dobre pytanie, jak długo Jestem no. trochę sceptyczna mm -hmm. na stawianie, że takie nazwisko w ogóle mogę, mogę, może trwać. A mm -hmm. tym bardziej jest taki skarb, bo to się pojawia i znika. Mm -hmm. To jest tak efemerycznie, tak wyjątkowo. No, dla mnie też to, to chodziło o to, że... Ja, ja byłem z tym absolutnie przerażona, ale fascynowana, że w, w listopadzie no byli protesty. No i widzimy protesty, no wszędzie, to jest takie jazysko mm. tutaj, nie tylko w Europie, ale też w Europie, no ruchy protestowe. Um, na początku to byli protesty, a w pewnym momencie już nie byli protestami, to już była rewolucja. No i dla mnie też chodziło o to, że w pewnym momencie krytyczna masa ludzi podjęła decyzję, że my jesteśmy w stanie umrzeć, jeżeli tak będzie potrzebny. Mm -hmm.

I potrzebne, po żeby to była krytyczna masa ludzi, którzy się zdecydowały, że my tutaj pozostaniemy bez względu na to, co przyjdzie. Co, co hmm. I nawet, nawet siedząc w jedno i oglądać na, na internecie, przez internet, co się dzieje, ja odczuwałam ten moment, niby to był namacalnia, no w pewnym momencie ja zrozumiałam, że oni tam zostaną i oni tam umrą. Um, i ja byłam przerażona, ale wtedy uważałam, że to już nie jest protest, że to już jest coś innego. Mm -hmm. A potem powiedz, jakbyśmy śledzili, bo że, czyli z tego, co mówisz, rozumiem, że tą cezurą jednak była ta ucieczka Janukowicza i wtedy już chyba za. Jakby na nowo polityka zaczęła chyba dominować i chyba to, co mówiliśmy jak o zaufaniu, czy jak chyba zaczęło powoli gdzieś znikać. Ale no, toczy się normalne dalej życie. Prawda? Mustafa Najem zostaje deputowanym Wysokiej Izby. prawda? Ten, który za, zainicjował Majdan, staje się częścią polityki ukraińskiej. Są wy, nowe władze wybrane. Czy masz poczucie, że ci, którzy walczyli w Majdanie, z którymi rozmawiasz, mają dalej nadzieję, że to, że to wszystko miało sens i że, że to była pozytywna, dobrze wykorzystana energia, inaczej niż to się stało po pomarańczowej rewolucji? Tak, no, mm. a, tak zdecydowanie, że tak. Ja z nikim nie rozmawiałam, który brał udział, który żałuje. Mm -hmm. Um, to nie znaczy, że oni są przeważnie dzisiaj optymistyczni, mm -hmm. jeżeli chodzi o, o przyszłość. Tak. Ale jednak nie, nie, z nikim nie rozmawiam, który by naprawdę żałował. Mm -hmm. um, mm -hmm. Że to jednak... O... No i oczywiście Jan Kowacz teraz mówi, że no, tak teraz widzicie, mamy wojnę na wschodzie, a to jest wina Majdanu. Mm -hmm. Mm -hmm. Bo potem potem śledzisz znaczy, twoja, twoja opowieść jest jakby idzie dalej, prawda? Rozmawiasz z ludźmi, którzy walczą w Doniecku, prawda? Którzy brali udział w obronie lotniska w Dniepropietrowsku. Ee, dalej toczy się wojna, oni się dalej angażują po stronie walki, tak, ich zaangażowania. Niektórzy mhm. się tak, że bardzo interesuje się podmiotowością mhm. jako taką. Um, i momentem podjęcia decyzji i kiedy byłam w Dnipropetrovsku, no dla mnie to było ciekawe, że, że Majdan w Dnipropetrovsku był no, no stosunkowo mały, to znaczy, że oni tam się zbierali przeważnie wieczorami 200-300 ludzi, w niedzielę być może 1000 ludzi, to było bez żadnej przemocy. No, na początku, w listopadzie, no, niektórzy zostali zaaresztowani, ale nie na, na tak długo. Mm -hmm. I you know, oczywiście jako, jako naj, najbardziej żarliwi działacze pojechały do Kijowa. Um, yeah. Ale rewolucja w Dniepropetrowsku nie była taka dramatyczna. Um, i, i brało, udział, brało udział nie tak dużo ludzi. Jednak dla tego miasta, no tak miałam wrażenie, no, kiedy wróciłam no, parę tygodni temu z po Petrosku krytyczny moment podjęcia decyzji to było na początku wojny. Mm -hmm. Bo zresztą nie wiadomo, no, jak... No, gdzie będzie wojna, gdzie będzie wojna, gdzie nie, bo Dnipropetrovsk w zasadzie się znajduje na wschodzie. I przypuszczalnie no, ci ludzie, którzy uważali, że kraj jest rozdzielony, no, jest zachód, jest, jest wschód i Propetrowski jest, jest na wschodzie. Um, I wtedy ludzie tam doskonale zdali sobie sprawę z tego, um, że separatyści mogą um, też walczyć tam. I wtedy to miasto, a ci ludzie tam, ci mieszkańcy zrobili decyzję, że nie, nie tu, my mm -hmm. tego nie chcemy. Mm -hmm. um, I ta, taka granica między częściami kraju szybciej słonięli w mm -hmm. tym momencie. Tak, to już nie było na no, zachodniej Ukrainie, tak. wschodniej Ukrainie, to już mm -hmm. był Donbass i Rosja Ukrainy. I Mam wrażenie, że właśnie w tym momencie mieszkańcy, mieszkańcy tam się zmobilizowali i ten wielki ten ruch um, obywatelski się zaczął przeważnie wtedy, bo ta wojna, odczuć tę wojna tam zupełnie inaczej niż w Kijowie, bo zresztą front jest 200 kilo, uh, kilometrów od Dnipropetrowskiego i ciągle czy rani, żołnierzy w szpitalach um, i to, to oni tam odwożą hmm. przez cały czas jedzenie, mundury i tak hmm. dalej. A ten taki, jak, jak oni opisuje jako um, wolontarskie zwiżenia ten, ten ruch uh, dobrowolców, jak, jak to jest? Wolontariuszy, tak. Ruch ochotników. ten ruch ochotników. tak. Um, Mm -hmm. Że to, było, to była ich rewolucja. Tak mm -hmm. miałem wrażenie. Mm -hmm. Bo to masowo miasto się zmobilizowało dopiero wtedy na początku wojny. Mm -hmm. Że oni się zdecydowały, że nie, nie chcemy tutaj. Mm -hmm. I to też jest ten ślad podmiotowości, o której. Mówisz, czy której szukasz, prawda? Że cała tak, bo, bo trzeba było mm. podjąć decyzję. Mm. No czasami nie trzeba, czasami mm. po prostu tak żyć i no coś przyjdzie, nie przyjdzie, nie wiadomo tak. co będzie, ale w tym mm. momencie trzeba było świadomie. No tym bardziej, że dosyć dużo mieszkańców w Dniepropetrowsku albo samo pochodzą z Donbasu, um, albo mają tam rodziny, no I mają tam, tam przyjaciół. W, tak, no, Mas, to jest zresztą mm. tak blisko. Mm. No i tam jest bardzo dużo rozdzielonych rodzin, mm -hmm. że ten brat, który pozostał no. na Danbasie jest po stronie separatistów, i ten brat, który się przeprowadził do Dnipropetrowskiej, mm. um, jest po stronie ukraińskiej, tak. no i teraz dosyć, mm. dosyć dużo rodzin. Rodziny już nie rozmawiają ze sobą czasami. Prowadziłaś też rozmowy z y, ludźmi należącymi do tak zwanego prawego sektora? A tak, no, rozmawiałam mm. tylko z, z dwoma mm. um, żonerzami z prawego sektora, mm. którzy dobrowolnie no, ogłosił się do batalionów, um, żeby walczyć na wschodzie. Oni byli bardzo ciekawi, ten Ruslan i Zenia. Oni, a, oni, a, a, oni podjali, <głos》> powiedzieli tylko, im, tylko imiona. Oni nie chcieli mi podać nazwisk. Um, I oni mieli około no, 29-30 lat, Byli młodzi faceci no, z biednej dzielnicy Kijowa. Um, i, I oni stworzyli, oni należały do obrony podczas Majdanu. I przeważnie krążyli po swojej dzielnicy podczas Majdanów. Um, I obronili dziennice od, 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 od tituszków. Po polsku też tituszki. Tak. Od, od tituszki. No, ci ludzie, którzy zostali za, zapłaceni, zapłaceni, żeby, um, mhm. no, żeby, żeby pobić um, innych ludzi. Tak, był taki tituszko, który pobił dziennikarzy podczas Dnia Europejskiego gdzieś. I stąd ta nazwa się wzięła. A, tak, Wiesz, tak. On, Chociaż on potem przeszedł na stronę zresztą Majdanu, to jest <laughs> tak. bardzo ciekawe, ale przyznał się oficjalnie, że dostał za to pieniądze, żeby, żeby ich pobić. Mhm. To, to mhm. Jest wisko, że ludzie zostali mhm. pieniądze, to był mhm. bardzo ważny wątek. Mhm. Um, więc ci faceci, oni należały do samoobrony, to była taka grupa, może 8-9, młodszych facetów z tej samej dzielnicy, którzy ważnie znali się już. Um, I po majdania, oni dobrowolnie zgłosiły się do, do prawego sektoru, a, a do tego batalionu, um, żeby walczyć na wschodzie. Um, I oni, oni byli dla mnie fas fascynujący, bo to bylo, nie tylko, że no, przypuszczanie to było pierwszy raz, że oni rozmawiali z Amerykanką, um, albo, że oni w ogóle udzielili interview wywiad do, do kogoś, ale poza tym miałam wrażenie, że to był pierwszy raz, niby oni zadali sobie takie pytania, niby oni jakoś świadomie zastanawiali się nad tym, jak możemy opisać no, nasze, nasze doświadczenia nasze poczucie, nasze powody, nasza motywacja. Oni, oni myśleli przede mną w rzeczywistym czasie. No, I i szukali słów po rosyjsku, rozmawiałam z nimi po rosyjsku. I, i szukali słów w swoim języku zresztą, mm. um, żeby opisać dlaczego i jak. I, um, i oni szukali, to, to, no to jest raczej moje słowo, autentycz, autentyczności. I, okaz, I oni ciągle wracały do tego wyjątku, no, kiedy zapytałam, dlaczego akurat prawy sektor, a co to znaczy być Ukraińcem? dlaczego te skrajne prawice. I oni ciągle wr wracały do tego wyjątku, nas nie kupisz, nas nie kupisz, że wszyscy inni ewentualnie no, mogą być kupioni. Um, I że w naszym kraju jest tak dużo korupcji i tak dużo. provocati I to jest coś, które bardzo trudno wytłumaczyć po, po angielsku, nawet bo to, to, to słowo prowokacja prawie nie ma takiego znaczenia po angielsku. Um, ale tak jest jazwisko prowokacja, to bardzo skomplikowana gra, że ktoś dostaje pieniądze, by udawać, że jest kimś innym, albo by udawać, że jest jednak po drugiej stronie, albo po jednej stronie. Um, i, I nigdy nie wiadomo, kto jest kim, dlaczego, kto dostaje pieniądze, kto naprawdę wierzy i oni uważali, że wśród tych facetów z prawego sektoru, że oni mieli zaufanie, że my nie dostajemy pieniądze za pieniądze, że my jesteśmy tutaj za ideę, że możemy mieć to siebie za zaufania, um, że nas nie kupisz um, i że oni szukali miejsca, no, gdzie nie dało się nikogo kupić. No, gdzie dało się być pewien, że wiesz, kim, kim jesteś um, i wiesz, kim jest ten człowiek na, na obok. I, i bardzo, im, bardzo im było trudno. Um, i, I rozumiałam, że to jest jakaś, to jest część tego kryzysu podmiotowości we warunkach prowokacji. To jest, jest taka nie, niemożliwa sytuacja, że jest tak dużo ludzi, którzy zostają pieniądze. I często nie wiadomo od kogo, od Janukowicza, od Putina, no, od, od, od jednego oligarka, od drugiego oligarka, od wroga, jeszcze kogoś. Tak, w pewnym momencie wydaje mi się, że ludzie sami nie wiedzą, kim. Kim, kim są i dlaczego postępują w taki sposób, jak postępują. Tak się teraz, bo oczywiście to, jaka jest obecnie sytuacja w, w Ukrainie, również z prawym sektorem, w dużej mierze jest wynikiem tego, że tam się toczy otwarta wojna ciągle. I jest taki rodzaj jednak konsensusu, prawda, że nie możemy robić wewnętrznego rozłamu, czy, bo, bo mamy jednak ciągle zewnętrznego agresora, który, który w jakiś sposób jednak jednoczy, tylko zastanawiam się, i nie wiem, czy miałabyś tutaj jakąś intuicję, mirko, jeżeli by ten agresor zniknął, prawda? To jak, tak jak czujesz z tych rozmów, kontaktów, tego świata, który tam poznałaś, jakby się właśnie ci ludzie z prawego sektora, czy ci tak różni ludzie, prawda, z tego Majdanu, jak oni by się zachowali w takiej sytuacji pełnej wolności, kiedy mieliby sobie jednak wyobrazić, czy zawalczyć o swoją Ukrainę, tak, czy by dali głos demokracji w tym jednak, w większości, która wybierze jakiś, czy, jak, jak to widzisz, bo sektor prawy, jak mówisz, bardzo radykalny, on jest cały czas e, stonowany, dlatego że jest wojna z Rosją, prawda? A jeżeli jej by zabrakło? Tak, no, no to, to jest dobre pytanie. D dodałbym mm -hmm. no, też na, na marginesie, może nie na marginesie, że ci faceci z prawego sektora, oni byli nacjonalistami, ale, ale nie, oni nie byli rasistowski. Mm -hmm. ja, jak zadałam im takie pytanie, kto się liczy jako Ukraińczyk, no oni musieli myśleć o tym. Mm -hmm. Ale jak, jak, jak zapytałam ich, no czy, czy język ma znaczenia, no oni, oni w końcu powiedzieli, że nie. I zresztą ich język ojczysty był rosyjski. Tak. Um, mm. No, a oni w końcu dali mi taką odpowiedź, że, że, że Ukraińiec jest każdy, który tutaj mieszka i nie zdradził, no, nie, nie zdradził swój kraj. Um, ale właśnie to pytanie, jako, jako historyk, właśnie to pytanie, które teraz mi zadajesz, to mi przypomina takie słynne pytanie, że my historycy ciągle zadajemy sobie um, o, o praszkę wnioski. Co so by się stało w Pradze w 68 roku, mm. gdyby nie było inwazja? Mm. No, czy ten cały eksperyment socjalizmu z ludzką twarzą, Ta. czy w ogóle miała szansę? Ja. Mm -hmm. Czy miała by szansę? Mm -hmm. no, czy mogłaby być jakaś inna wersja, bardziej humanistyczna wersja um, socjalizmu? I oczywiście nie wiadomo, bo była inwazja i, i koniec. Um, I cała historia mm -hmm. się cofnęła inaczej z tego mm -hmm. powodu. No i, i właśnie tutaj mamy, mamy podobne sytuacje, bo to był ten cudowny moment na Majdanie mm -hmm. i, i po tej tragedii mm -hmm. um, i wtedy od razu było, no najpierw to była aneksacja Krymu i potem była wojna, więc mm -hmm. nawet ludzie nie mieli szansy, by, by złapać oddech mm -hmm. i nagle była wojna. I, no ta wojna jest zupełnie inne do doświadczenie, bo na, na Majdanie w pewnym momencie, na początku to chodziło o, o to, że oni chcieli do Europy, że ci studenci chcieli do Europy to był ten uh, stowarzyszenie um, umowa, um, umowa z Unią Europejską, no który był zresztą nie taka wspaniała umowa i, no. ale to był symboliczny krok, że jednak idziemy w kierunku Europy. Um. Nogę wstawiamy w drzwi. Tak, tak. tak no właśnie, no właśnie. Tak, Dokładnie, no mm -hmm. tak. w ta, mm -hmm. Prohasko mm -hmm. tak opisał. To był przynajmniej coś, mm -hmm. to był jakiś znak, że przynajmniej, mm -hmm. że jest jakiś horyzont przyszłości. Mm -hmm. Może nie teraz, może nie, nie dla mnie, ale przynajmniej dla moich mm -hmm. dzieci. Um. Ale miesiąc potem wydaje mi się, że to, to chodziło już o coś innego. To, to była naprawdę rewolucja przeciwko, a ja bardzo sympatyzowałam się z tym. Um, przeciwko, co to jest po polsku Proizwol. To jest po rosyjsku, to jest proizwol. Nie Nie mamy tego słowa po angielsku. To jest, um, to jest arbitralność i tyrania razem. Tak. Um, i, I to było rzeczy, co było taki takie rewolucje, rewolucje przeciwko proizwolu, um, no przeciwko takie poczycie, że jesteś zupełnie bezradny no, w obliczu władzy, którzy uh, mogą spokojnie, arbitralnie zrobić to, co chcą. Tak. No, mo on, oni mogą cię porwać z no, i zabrać do lasu i torturować. Jesteś bezradny po prostu, bo, bo nie jesteśmy w państwie praw. Mm -hmm. um, i, i no, moim zdaniem to w końcu to przede wszystkim chodziło o to. To, to. to my nie chcemy być bezradni, chcemy wziąć odpowiedzialność, że nie jesteśmy przedmiotami tej korupcji. Mm -hmm. um, ale więc to był taki konsensus na Majdania, że my wszyscy bez względu na inne skłonności, że jesteśmy temu przeciw. Um, ale teraz, na Dębasie to jest to jest inna sytuacja, bo nie, nie każdy chce tam walczyć. No zresztą to jest to jest I umrzeć na Majdanie to jest jedna rzecz. Umie umrzeć na Dambasie, kiedy sama ludność jest głęboko podzielona. Um, kiedy w ogóle taka op opinia publiczna jest podzielona, czy warto, czy warto tam, czy warto tam, tam walczyć? Bo mm -hmm. um, każdy z którym rozmawiałam mówił, mniej więcej to samo, jeżeli chodzi o ludność. Na się, że mniej więcej jedna trzecia po stronie separatystów albo po stronie Rosji, to nie jest jasne, jakie jest różnica, Czasami jest różnica, czasami nie. To zależy od dnia. Um, mniej więcej jedna trzecia po stronie Ukrainy. No, a mniej więcej jedna trzecia, można nawet większość, może nawet 40, nawet 50 procent. Politycznie obojętnie ludzi, którzy prosto jak chcą stabilności i pokoju. Mm -hmm. A więc, żeby mm -hmm. tam walczyć i umrzeć, kiedy nawet ludność nie jest koniecznie po twojej stronie, kiedy tyli ludzi tam, jakieś sześć no, tysięcy ludzi już tam umieralo, dwie 2, miliony 2 uchodźców już, no czy warto tam tak. walczyć w takich mm -hmm. warunkach? Um. Jeden z bohaterów Majdanu w Charkowie i żaden mówi, hmm. że to nie nasza wojna, tak. prawda? Po, po, po tym wszystkim jest y, y, coś y, y, takiego, y, co poruszyłaś też. Co, y, do czego chciałbym wrócić, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę. To znaczy, żebyś y, jakby spróbowała spojrzeć na to doświadczenie ludzi takich. No, właśnie tej inteligencji siedlecko-europejskiej, naszych Galicjanerów, takich jak, jak Jurko Prochasko, na przykład tutaj przywoływany, tłumacz Muzilla, zakochany w Brunonie Szulcu, tłumacz Kawki, i tak dalej, znakomity psycholog i psychoterapeuta. Jak, bo ty mu towarzyszyłaś jakby od początku tego, co się działo, rozmawiając z nim. Jak myślisz, jakie to jest doświadczenie tych, dla tych ludzi Majdan, to, co się wydarzyło? Jaką oni drogę przeszli przez to, co się teraz w Ukrainie wydarzyło? No co, ja bym. No to nie wiem, czy mam mówić w imieniu Yorki, ale, ale spróbuję, że to, było, to była prawdziwa, autentyczna rewolucja, i on by chciał, żeby to było uznana jako taka rewolucja niedokonana, um, przyszłość zupełnie niepewna, ale jednak prawdziwe przełom um, że udowodniliśmy, że jesteśmy w stanie wziąć odpowiedzialność za siebie. Mm -hmm. um, on bardzo ciężko przeżywa ta sytuacja na wschodzie i wydaje mi się, że on ma bardzo mieszanie poczucia, mm -hmm. no bo z jednej strony on uważa, że zresztą nie, nie wolno zrobić to, co, no, co, co Neville Chamberlain zrobił no, w 1938 i po prostu... Um, no, su Sudetenland, jak, jak po polsku Sudetenland, bo ta część Czechosłowacji po prostu. Sudety. Su, 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 po prostu dać Niemcom, dać agresorom tylko mm. z powodu tego, że oni on zagrożą, um, bo zresztą to był początek II wojny światowej. Um, i, I zresztą nie wolno po prostu ci że jak granice nie mają znaczenia, mm. jesteśmy w anarchistycznej sytuacji, to jest koniec europejskiego porządku. Mm. Um, no i zresztą on, on, on wie, że w Ukrainie jako tak. Um, no z drugiej strony, on by tam nie walczył. I on doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że on nie uważa, że, no, że warto, warto oddać moje życie. życie. Tak, tak. Mm. Mm. Um, i wydaje mi się, że dosyć dużo ludzi tak myśli. To jest strasznie trudność, szczególnie jak w Kijowie to był takie poczucie, że taka cała ludność tutaj jest po naszej stronie. Ale jak walczysz tam, gdzie ludność jest tak podzielona i tak, jak kiedy byłam w Dniepropetrowsku, uderzyło mnie, jaka na byli pretensje dużo ludzi do ludzi w Dnipropetrowsku. I poprzednio w szczyckim szród mieszkańców Dnipropetrowskiego, którzy mają tam rodziny, mają tam dziecki przyjaciół, że oni mówią, jak oni mogą być tak przydatni na propagandę, jak oni mogą być taki głupi, by wierzyć to, co Putin im mówił na telewizji, Bo to, gdyby oni nie byli takimi idiotami, czy separatyści nie mieliby szansy. I no, Dniepro jest zupełnie spokojny. Ja, ja tam pojechałam, to moja przyjaciółka z Moskwy, no ona mi, mi pisała SMS, ona tak się zdenerwowała, no czy wszystko jest w czy to nie jest bardzo niebezpieczne, dlaczego jestem tam sama, a Dnipropetrovsk był absolutnie spokojnie. No zupełnie, nie, nie jestem odważnym człowiekiem w ogóle. No, ja, jestem chorzy, ogólnie rzecz biorąc. A ja pojechałam do Dnipro Petro To jest miasto zupełnie spokojnie. Miał, miałam poczucie, że wojna jest blisko, ale absolutnie nie miałem poczucia, że za parę godzin wojna może być tutaj. Nie. No to miasto wykoniało decyzję i tyle. Um, I ja to było pewnego rodzaju stabilności, ale oni strasznie mieli potencję, No ci ludzie tam tam walczą więcej. Rozmawiałam tam też w Nipropetrowsku z ludźmi, którzy tam walczyli. I, i uważali, że, że, że ci ludzie na Zambosie, którzy są po stronie separatistów, że oni są nie tyle, że niby mają inne interesy, ale raczej, że są głupi. Że po prostu, że, 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 że wierzą raczej, raczej temu, co widzą na telewizji, zamiast temu, no, co jest przed, przed ich oczami. Mm -hmm. um, a, to, a, a to jest bardzo trudne. Ja, ja, ja wam opowiem taki anegdotyk, który słyszałam od, um, od młodej doktorantki. Um, um, ona zajmuje się zajmuje się um, i jest w Um, no, młoda kobieta, która ma na imię Katia, a ona współpracuje z organizacją na, na Dąbasie um, w Doniecku, no, to był taki centrum sztuki nowoczesnej i centrum dialogu. Um, to no takie kulturalne miejsce, gdzie mieli różnie dyskusje, debaty, wystawy i tak dalej. No teraz tak ich miejsce w Donetsku um, jest więżem separatystów. Czy separatyści wzięli od nich to miejsce? Oni uciekli do Kijowa, no teraz, no teraz mają miejsce w Kijowie. No, staraj się różne rzeczy mówić, ale Kacie w każdym razie odpowiadała mi o Donetsku. Um, no, ja zadała mi takie pytanie, jako, a, a kim są ci ludzie, którzy walczą po stronie separatistów, wycik, chcą być czy chcą być częścią Rosji, czy chcą być uh, nieuzależniony, nie czy oni by chcia, no, do czego oni chcą, a, a, a skąd pochodzą, a czy są jej sowie, czy są, no i ona zaczęła opowiadać o, o rozmaitych grupach, zupełnie niezjednoczonych, po prostu o rozmaitych grupach, no niektórzy po prostu gangi, no z pewnych dzielnic niektórzy, którzy mieli prawicowe poklady, Niektórzy, niektórzy nie wiadomo skąd i wtedy on opowiadał mi powiedział, że no i jednego dnia nagle, nagle się pojawili Czeczenci um, i oni zorganizowali spotkania um, na, placu, na placu Lenina w mieście a przyszła na spotkanie między innymi no, staraja prawosławna babuśka, no, takie, no, stara prawosławna babuszka, no taka, stara prawosławna, babcia, staruszka. No i ona, um, nie, nie jestem w stanie wymawiać to, to słowo po polsku, to jest kresciła, bo to okszciczyła? Okszciła. Okszciła. Mm -hmm. a, a ona okszciła mm -hmm. um, Czeczenca. No, genereja, żeby on miał zwi czenstwo for valtsas Hitler of Sami ukrainski mi. Akatia Poviedalameal tim i movie that the Marcy. To what w tej of the historiest no you know, popiershi. You know, na babushka na kommunistichny platsel. O, muzułmańskiego żołnierza, żeby on mógł ubić ukraińskich nazistów, którzy faktycznie rzecz biorąc nie istnieją. Wszystko jest fikcją, a jednak to jest nasze życie. No, a jednak to się zdarza, co I jak, jak mamy odnosić się do tej fikcji? Sławko Chryca kiedyś użył takiego porównania, które też przywołujesz, o, opisując Majdan, że to była taka arka Noego, na którą musieliśmy wziąć wszystkiego podwoje, tak? Jak Bóg przykazał. <ścoughs> Czyli wszystko musiało tam być w środku, właśnie. Nic nie zostać jakby odrzucone. Wydaje mi się, że to jest już nie patrząc tylko z perspektywy Ukrainy, ale współczesnego świata, zbudowanie na, taki, na takiej rzeczywistości wspólnoty jest dzisiaj chyba najważniejszym wyzwaniem. Mm -hmm. Bardzo proszę, może ktoś z Państwa by chciał się włączyć do tej rozmowy, zadać jakieś pytanie? Merci, bardzo proszę. Tak. Państwo mówili o tym, że, że bardzo to było ważne w sensie zjednoczenia się Ukraińców na Majdanie. A ile z tego zjednoczenia, tego duchu, ducha Majdanu jest teraz na wschodzie Ukrainy? Wspominała Pani ducha Solidarności w Polsce, który, no ja byłem wtedy dzieckiem, ale te, ten przekaz też jest mi znany, że 10 milionów ludzi było zaangażowanych w Solidarność po 80 roku, prawda? I ten ruch był... Bardzo szeroki, a na Ukrainie chyba nie ma czegoś takiego, żeby ten duch Majdanu miał wielomilionową rzeszę, która mogłaby walczyć nawet o, o, o niepodległość na wschodzie, na wschodzie Ukrainy. No, to jest dobre pytanie. Um, no to, to prawda, że ten duch majdanu to był bardzo silny w Kijowie. No, a bardzo zmieszany w innych miejscach. Jak opisałam w Dnipro to był raczej skromne ja No, Żadań, no, jak on opisał, no, co, co miał miejsce wtedy um, w Karkowie. I, no, ma, mamy też kolega młody historyk, który też był w Karkowie i brał udział w Majdanie. I on opisuje, że na. Na, na, po naszej stronie, wtedy podczas Majdanu, no, po stronie naszego charkowskiego Majdanu, być może 30-40%. Uh, więc no, to było naprawdę coś innego. Miałam wrażenie, chociaż przedtem w Niedropetowsku nie byłam, że to miasto z zmobilizowało po Majdanie w obliczu wojny. Um, ale to pytanie. Że, że każdy teraz musi zadać sobie pytanie, no ci, ci ja bym walczyła, czy ja bym walczyła, ja bym walczył, za za I, i, I to jest bardzo, i mi się, że no tutaj nie ma, nie ma konsensus. No tutaj to jest no to, to są głębokie pod, podziały ludności. I sytuacja w ogóle nie, nie jest jasna. I no, to, jest, to jest takie tragiczne, bo nie, nie widzę końca tej wojny. I to jest niby... To jest, ta cała wojna polega na fikcji. Mm -hmm. To znaczy nie ma żadnego powodu. Tak, no i właśnie o, o to chodzi. No właśnie no, z, z tego powodu, że opowiadałam tę anegdotę Katie, że, że Katie mi opowiadała, ona, ona zwariowała z tego. No ona mnie opisuje, żeby tłumaczyć, że wszystko jest fikcja, a jednak umieramy. Umieramy za fikcją. A jak to może być? A jak, 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 jak możemy rozwiązać tę sytuację? Tym bardziej jest jeszcze taki aspekt, Mirka wspomniała, dwa miliony uchodźców, teraz wyobraźcie sobie Państwo, że oni w dużej mierze żyją teraz w Charkowie, w Lwowie. Wielu z naszych przyjaciół właśnie teraz jest zaangażowany w taki ruch zadoptowania, przyjęcia pomocy Ukraińcom ze wschodu. prawda? I że to też jakby po raz pierwszy często w ich historii następuje spotkanie w innych warunkach, ale jednak... Różnych Ukrain, różnych ludzi, którzy muszą sobie również tak, e, tak pomóc. W Charkowie jest ponad 300 tysięcy uchodźców z Donbasu, prawda? W Lwowie również to idzie w duże e, tysiące. Trzeba na nowo jakby stworzyć e, s, społeczność z nimi, prawda? To też jest jakaś próba czy konieczność integrowania się społeczeństwa. Tak, to jest niesamowite wyzwanie. Mm. No a, mm. a, a, a mimo to też jest niesamowite zjawisko samoorganizacji. Mm -hmm. Ja odwiedziłam centrum uchodźców w Kijowie, no, który został założony um, przez młodego, młodego człowieka, który um, zwykle zajmuje się masową biuro podróży i ma, ma świetnie zdolności logistyczne. Um, i, 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 to, I to on wszystko zorganizował. Wszystko, wszystko jest na podstawie ochotników. Um, wszyscy ludzie, którzy tam pracują, oni tam pracują dobrowolnie. Um, nie dostają pieniądze. Wszystko, co oni mają, no, to są ludzie, którzy prosty dali. No, wszystko, co, co, mieli do, co nie potrzebowali akurat w tym momencie. A to od, od państwa oni, oni nic nie zostają. I w dniu po Petrosku z uh, mężczyzną, który jest um, ekologiem i w czasie nie w moim wieku, on zajmuje się no, projektami ekolo ekologicznymi. Um, I Teraz on założył no, jakoś fundację, by pomóc armii i oni on tam zajmuje się między innymi wymieniami zakładników. To nie państwo zajmuje się imienami zakładników, to jest społeczeństwo, obywatelstwo, jako prywatnie niby. Mm -hmm. Zajmuje się wymienami za, zakładników. A, a, a ten, ten ekolog, który założył tę fundację, no, on, on mi powiedział, że jak chce tylko teraz, żebym w ogóle nie, byłam, nie byliśmy potrzebni, bo oczywiście państwo ma zająć się z tym, mm -hmm. Ale państwo jest takie słabe i tak, tak niesfunkcjonalne, że ktoś musi to zrobić, więc to my musimy to zrobić, ale paradoks polega na tym, że oni się zmobilizowali na rzecz państwa, um, które no, sa, samo w sobie jest niezdolne. No i, i oni niby obronił państwa, on jest po stronie ukraińskiego państwa, ale musi, muszą istnieć, bo, bo państwo nie funkcjonuje. Mhm. Czy jest też jakby drugie oblicze tej, tej wojny, że z jednej strony jest ten niekończący się kryzys na wschodzie i myślę, że taka jest w ogóle koncepcja tej wojny ze strony Putina, żeby ona się po prostu nie skończyła, tak, bo to jest... Też to jest coś, co z kolei o tym już nie mówiliśmy troszkę z Timem Snyderem o tym mówiliśmy wcześniej, że jakby to utrzymuje z kolei takie nie inne siły w samej Rosji i tutaj nie ma nikt interesu, żeby ją w ogóle skończyć, prawda? Natomiast z drugiej strony to, co opowiadasz Mirko, pokazuje, jak przy, w całym tym kryzysie buduje się społeczeństwo obywatelskie, tak? Jak buduje się na różnych poziomach sama organizacja podmiotowość, to, co mówisz, co nazywasz podmiotowością. Tak? To, to jest bardzo imponujące i bardzo mm. poruszające. Odnosiłem wrażenie, że bardzo dużo ludzi teraz mają poczucie, że jednak jesteśmy dozdolni, że, że potrafimy, mm -hmm. że nie jesteśmy aż, aż tacy bezradni, że jesteśmy w stanie co zrobić. Już no. nie potrzebujemy batki. Tak? <gry> tak, tak, już nie potrzebujemy mm. batki. Mm. No to jest, to jest taka mm. niesamowita dojrzałość. Mm -hmm. I, i, i tak, niby odkrycie no, swojej podmiotowości. Odkrycie tego, no, do czego jesteśmy zdolni. Mm -hmm. ja mam taką jedną Proszę. mam -hmm. dyskusję od mostów. Ja do tej metafory chciałbym wrócić, bo mam takie wrażenie, że na samym początku tej rewolucji, która rzeczywiście miała tam miejsce, były też mosty położone i przez państwa europejskie, mówię tutaj o Unii Europejskiej, i przez Stany Zjednoczone. A później, jak kryzys ukraiński zaczął się y, zmieniać w wojnę, to nagle się okazało, że te mosty są dosyć kruche, pontonowe, później część z nich zupełnie zwinięto i teraz Ukraina w ogóle wygląda tak, jakby była pobocznym problemem. I została właściwie bez takiego mocnego wsparcia głosu zagranica. Ten głos zagranicy, mówię tutaj o rewolucjach końca XX wieku w naszej części Europy, jednak Zachód wtedy dużo bardziej wstawiał się za tymi państwami, które wyrywały się z rąk sowieckich. Teraz jak gdyby tego, tego głosu Zachodu prawie nie słyszymy. Czy to nie jest mega problem w tym konflikcie? Mega problem? To jest dobre pytanie. No to pewnie jest problem. No jako, no jestem Amerykanką, a ja, ja nigdy nie myślałam, że ta sprawa Ukrainy jest szczególnie ważna dla Ameryki. Właśnie nie mam złudzeń na, na ten temat. Na, na ten temat. Um, no ja, Jestem historykiem, zajmuję się tą część świata, więc ja, ja, nie jestem normalna pod tym względem. Nie jestem przedstawicielem Ameryki. Um, ale to jest tak, jak uh, 20 lat temu an Antoni Polonski, historyk uh, polski, sam z południowej Afryki, on, uh, on rozmawiał z Jenny Karżem, on udzielał wywiad i zapytano, <grytano> zapytano go, czy to prawda, że na wschodzie myśli się o Polsce jak o kraju antysemickim. I Antoni odpowiedział, no to prawda, że na zachodzie w ogóle, w ogóle o Polsce się nie myśleli. A to, to było właściwie odpowiedź, bo to jest prawda. I nigdy nie uważałam, że Ukraina będzie centrum uwagi. Niedawno brałam udział w dyskusji w Wiedniu o stosunku Polski wobec Ukrainy i Rosji. No i rozmawiałam no między innymi o tym, że no, chyba Polska jest wionkowym stanowisku w stosunku do Europy, bo na podstawie swoich doświadczeń, no, Polska, Polska doskonale daje sobie sprawę z tego, że nie może liczyć się na to, że Zachód ci uratuje od Rosji. Um. Ja, ja też, ja też nigdy nie, nie miałam złudzenia, że jak no, paru nas, że byliśmy w stanie zmobilizować opinię publiczną. Ale właśnie, tragedia no, między innymi polega na tym, że Putin się cały czas myśli no, i mówi o Ameryce. Ja dostałem bardzo długi list od, od uh, rosyjskiej koleżanki. Głęboko dobra osoba, wykształcona, um, tłumaczko. Um, Które nigdy nie miała pieniądze i nigdy nie będzie miał pieniądze. I gdyby one miały, ona by chętnie dała kogoś, której bardziej potrzebowała. Um, I i ona, ona napisała mi bardzo długi list, jaka jest tragedia, że to była amerykańska konspiracja, by dać wsparcie ukraińskim faszystom. No i z tego powodu, no, Rosja musi uratować tych biednych Ukraińców. I to jest nasza wina, bo tak cały Majdan to była konspiracja amerykańska. Um, i, i, I smutność polega między innymi na ironii, że dla, dla ludzi jak, jak Wasila, um, którzy mieli nadzieję, albo, albo dla, dla Jorka, mieli, ludzi, którzy mieli nadzieję, że jednak dostania jakieś wsparcie albo solidarność od Ameryki, od Zachodu i nic nie dostały. No, ogólnie rzecz biorąc, uwagę Zachodu było skierowanie gdzieś indzie. Um, I nie, nie przypuszczam, że ta sytuacja się zmieni. No, no Putin ma obsesję na punkcie Ameryki, um, ale Ameryka ma inne obsesje i to stosunkowo mało uwagi wraca. Wracę nawet Putinowi. Bardzo proszę, kto jeszcze z Państwa? Proszę bardzo. Mam takie ja, e, pytanie e, odnośnie e, wpływu oligarchów. E, czy daje się to jakoś na Ukrainie odczuć e, takim normalnym ludziom, że, e, że po prostu te wpływy e, na pewno są duże e, i kształtują w jakiś sposób. E, Yy, w na, yy, na Ukrainie? To jest ogromny problem i, i, te, i wydaje mi się, że nie do końca jestem w stanie zrozumieć. Uh, i, I to jest, no moim zdaniem, stosunkowo nowy problem. No 25 lat temu bo nie było tych oligarków. To jest zjawisko, to, to jest komunistyczne jazwisko. Ale martwię się, że to, co rozumie o finansach globalnie. Jest bit słabo, żeby do końca zrozumieć, co to znaczy, że wszystkie środki, że większość środków jest skoncentrowana w rękach małej grupy osób. Um, to jest przerażająca sytuacja, bo nie da się nic zrobić wobec ludzi, którzy są w stanie no, kupić, no, cały tłum, um, żeby walczyć po, po jacej stronie. Nie wiem, jak ta jak się wiesz z tej sytuacji. To jest przerażające. Ja też jeśli mogę coś dopowiedzieć, to myślę, że wielu Ukraińców, który, którzy mocno opowiadają się czy mają nadzieję na to stowarzyszenie z Unią Europejską, też to rozumie tak. To nie chodzi o to o, o strumień finansów tylko, tylko chodzi o to, że zaczynają być stawiane. Konkretne wymagania, tak jak nam były stawione prawda, po 1989 roku, dotyczące prawa, transparentności, innych rzeczy, i że również dlatego im tak szalenie zależy na dołączeniu do struktur europejskich. Bo to jest jakby lekarstwo, tak, które może powoli zacząć ten system, który oni wiedzą doskonale najlepiej sami, jak jest przeżarty korupcją i tak dalej, zmieniać. I Coś, no nie wiem, dzisiaj czy wczoraj czytałem takie wystąpienie w Stanach Zjednoczonych ministra spraw zagranicznych Ukrainy, który, który dał jasno i wyraźnie znać światu, że to jest to, czego oni teraz oczekują w Ukrainie: to znaczy wydania walki korupcji i temu systemowi oligarchicznemu, więc to już z samych tych struktur. Rządowych, które po części są też takie, prawda? I, i, i na tym oparte, że, że ta dekonstrukcja się również tam rozpoczyna. Więc, więc ja bym był w tym, w tym jakimś sensie optymistą, że, to, że się tutaj zaczął dla Ukrainy jakiś proces, który. Jest w tym sensie i może właśnie nawet ta radykalna sytuacja z Rosją temu pomaga, że to idzie jakby nie w stronę wschodniej filozofii państwa, tylko, tylko tym bardziej została jakby skierowana na zachód, prawda? Poprzez, poprzez tą wojnę. Czy słuchałeś te rozmowy z Janukowiczem parę tygodni temu? Moskwa, no to, to jest niesamowite, bo ten, ten Jenny z BBC z Londynu, on zadaje mu takie pytanie, że no przecież no, pan mieszka, no w takim niby palacu, no gdzie była, gdzie była ubekacje ze złota gdzie były taki cały ogród zologicznie. i no, Jan, Janukowicz powiedział, że to jest takie niesamowite zdanie, a czy to pochodzą, czy, to, czy to ja podrzywał Strausów? A co to, jak, jak da się przetłumaczyć na, na polski? Czy to pochodzi, no, a czy to złego w tym, um, że ja, um, ja podcimiwał strasów? Co to jest nie, nie bocianów, ale taki, um, taki Strusie. Strusie, strusie, strusie tak. Tak, takie mm -hmm. duże ptaki. A, czy, no czy ja mam chodzić no, podobnie domie, niby ich nie zauważyło. no i zresztą lubię zwierząt. Tak. To jest mm -hmm. i taki idiotycznie, ale co, co, co to znaczy, kiedy wszystko, co, co dany kraj ma, jest w rękach paru ludzi. Mm -hmm. to, 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 to jest choroba. I, I to, że prezydent jest oligarchiem, no podczas gdy ci ludzie, którzy w ogóle nic nie mają, dają wszystko, co mają, żeby, żeby podtrzymywać to, no, to centrum uchodźców. Bardzo proszę, kto jeszcze z Państwa? Mhm. Michał, proszę bardzo. Mhm. Dzień dobry. Ja bym chciał zapytać o Panią Pinię, jakby odwołać się do Pani intuicji historycznej, gdyż w Polsce panuje pogląd, iż silna Ukraina wykuta w ogniu walki z Rosją może zagrozić Polsce. Czy jeden most polsko-ukraiński polsko może na przykład zostać zerwany przez most ukraińsko-niemiecki, gdyż wiele środowisk politycznych w Polsce obawia się takiej sytuacji, iż Polska znowu zostanie osadzona przez silną Ukrainę i silne Niemcy. Bardzo optymistyczny obraz. <noise> no jako historyk zawsze staram się nie prorokować, co, co będzie dalej. <noise> Um, nie uważam że to jest zbyt prawdopodobnie ale nauka historii jest taka że nigdy nie wiadomo co będzie jutro w, w najlepszym przypadku jesteśmy w stanie zrozumieć co było wczoraj no, a, a co będzie jutro ja, ja co prawda zauważyłam że rola Polski um, no podczas rewolucji była bardzo ważna kiedy Radek Sikorski on no, pojechał do Kijowa, no podczas tego masakru na Majdanie, no zadałam sobie takie pytanie, czy gdyby nie, gdyby on tam nie pojechał, czy jakiś inny europejski polityk by tam pojechał. I nie jestem przekonany, że tak. Nie jestem przekonany, że gdyby nie Radka, że byłby jeszcze kogoś. No i co prawda no, no, Sikorski zabrał ze sobą um, no, jeszcze parę kolegów z Unii Europejskiej, z Francji, z Niemiec i to, było, to miało symboliczne znaczenie, ale to był jego pomysł. No a, a, a bez jego motywacji to by się nie stało. No i, i dla mnie to był kluczowy moment, bo to by no, było, pojechać do Kijowa w tym momencie, no kiedy, kiedy zostają zastrzelone no co pięć minut um, no kogoś i jeszcze wszyscy ogląda, oglądamy przez internet, przez YouTube w rzeczywistym czasie, jak, jak ludzie tam umierają. No, ja bardzo byłem pod wrażeniem, że on tam pojechał i absolutnie jestem przekonana, że, 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 że był jeszcze ktoś wśród europejskich polityków, um, który by tam, gdyby nie on pojechał. No, cieszę się, że ten wątek polski się tu jeszcze na koniec naszej rozmowy pojawił, bo niezależnie jak ten most teraz jest słaby, to jednak fakt solidarności jako tradycji naszej dla Majdanu ukraińskiego był niepodważalny i naprawdę miał, i tak miał duże znaczenie. Jeżeli w ogóle mamy wierzyć w dobrą przyszłość tej Europy, to ona musi być na takich Majdanach zbudowana, bo inaczej to to wszystko jedno w jaką stronę, ale st będzie złowieszczo wyglądało i wydaje mi się, że to o co pisałaś teraz w sensie takiego budowania w tej części Europy, na zresztą najpiękniejsze mosty powstają zawsze na najtrudniejszych pograniczach, tam gdzie, gdzie brzegi rzeki są najbardziej urwiste, o dziwo zawsze największe wartości wykwitają, jeżeli w ogóle się da wtedy zbudować most, bo może się nie dać, ale jeżeli się udaje, to on musi być najpiękniejszy, najbardziej wartościowy, z najlepszego kruszca, że tak powiem, zrobiony. To, to doświadczenie graniczne. Tak, mhm. tak, dokładnie. Inaczej, inaczej niemożliwe. I oby takich mostów, takich Majdanów było więcej w tym współczesnym świecie, bo ja rozumiem, Mirko, że ty jesteś. Amerykanką i, i takim obywatelem tego świata, który o takie Majdany walczy, prawda? Dlatego się angażujemy w ten ukraiński, bo chcielibyśmy, żeby w innych miejscach świata też takie powstawały. Tak, właśnie nie, nie miałam mhm. zamiaru tak dużo zaangażować, ale mhm. no tak co prawda jako uczuciowo strasznie się zaangażowałam. Mm -hmm. um, o wiele bardziej niż, niż sobie bym by myślała na początku, że w pewnym momencie nie byłam w stanie już nie byłam w stanie trzymać dystansu. Mm -hmm. Dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy. Merci Shore była naszym gościem. Mm.